Pamiątkowa, co najważniejsze, zabytkowa tablica została znaleziona w jednej z oficyn znajdujących się na terenie świdnickiego nadleśnictwa. Miało to miejsce w czasie prac trwających nad budową Świdnickiego Ośrodka Edukacji Przyrodniczej. W jaki sposób ona się tutaj dostała, na tą chwilę jeszcze nie wiem, ale okazuje się, że to jest tablica poświęcona burmistrzowi miasta Świdnicy. Najprawdopodobniej, ale to już proszę rozmawiać z historykami, którzy znają historię Świdnicy, była ona umieszczona na górze Kokot i stamtąd została tutaj do nas przetransportowana. Być może ze względu na to, że ktoś tam tą tablicę chciał raz zniszczyć, a dwa być może przed kradzieżą. Są już propozycje, gdzie można byłoby umieścić znalezioną tablicę, ale o działaniach, które na pewno zostaną przeprowadzone, będziemy wiedzieć zapewne za kilka dni. Myślimy o tym, albo oddać ją do Muzeum Kupiectwa, albo wykorzystać w ramach tego naszego projektu Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, który ma być połączony też ze ścieżką edukacji przyrodniczej i ścieżką historyczną i gdzieś tutaj tą tablicę wyeksponować. Jeżeli się okaże, że to jest jedyna tablica poświęcona temu burmistrzowi, no to faktycznie trzeba by było ją gdzieś wyeksponować. Z Rudolfem Thiele, burmistrzem Świdnicy, wiąże się wiele ciekawych faktów. Na przykład podczas jego rządów w Świdnicy panował seryjny morderca. O dalszych losach tablicy będziemy Państwa informować.